Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 3. No niestety ostatni odcinek musiałem przerwać, ponieważ moja mama wróciła wcześniej i po prostu mi się nie mogłam skończyć. Ale musiałam nie tylko dodać sygnał na to, co policję, ponieważ okazało się, że zniszczenie samochodu, które na tej misji nie kończy mi tej misji, bo prostu nie mogę normalnie do samochodu ciekawe zniszczyć, ale nawet tak było w tej misji, dlatego to mi się ułatwi. Tylko właśnie najpierw potrzebowałam, by zniszczyć samochodu, żeby zniszczyć co się nie było tego, że musiałam dać sobie tam, to wiadomo, mam tyle pieniędzy, że spokojnie mogę o tym próbować. Nie mam problemu z pieniędzmi. No właśnie, swoją drogą King Courtney jest osobiście liderem gangu Yardies, z którymi tutaj teraz będziemy mieć do czynienia. No i właśnie dla niego będziemy musieli teraz parę zleceń wykładać. Właściwie to nie musimy dla niego robić tych zleceń, bo to jest pomocna akcja, pomocne misje. No ale oczywiście będę chciała te misje wykonać. Dobra, i spróbuję teraz faktycznie dalej to porozwalać. Bo już to oczywiście uzna za oszustwa. Ale kto sobie to mi się ułatwić? No coś długo na tego taka cała cykać. No okej. No mam tylko nadzieję, że przypadkiem swojego auta nie rozwala. Teraz drugie strony to jest, no. Bo to oni się będą wpykać chamsko. Dobra, póki co jest to te kłody są przed nami, więc będę brać te kłody, które teraz są. Przed nami właśnie. I może ich rozwalę w momencie, gdy... Ajaj. Dobra, chcemy teraz taki dobry moment... Albo i nie, żeby ich rozwalić. Kurde, i tylko nie po co mnie ta straciłam. Ach. Dobra, sami się tam najlepiej porozwalajcie. Teraz coś spróbuję ich porozwalać, może. Kurde. To nie jest takie łatwe z drugiej strony też. Dobra, ten utknąłeś. O, kupolicia! Wow! No teraz mało brakowało, żebym mnie zapał. Umieraj! To jest mój checkpoint. Kurde! Głupia osobówka, no nie! To będzie mój checkpoint! Dobrze. Kurde, teraz jakoś nie mogę tych aut rozwalać, nie wiem czemu. Straty są wytrzymałe teraz nagle. Dobra, ja tak tyle tych kłopotów mam, spokojnie to wygramy, ale... Tam gdzieś utknął chyba w ogóle. Ech, kurde, ty gnoju, zabrałeś mi checkpointa, nie daruję ci tego.
Wow! Uciekaj, Cloud! No to teraz mam problem. A nie, tata co kupuje, tak widocznie psa i mam niestety. Albo i nie? O Jezu, malubana muzyczka, zakazie się odpalia. Ten w ogóle tutaj utknął, patrzcie, ten to dosłownie utknął jak w Maruchu Rysa 2. Bo tu gdzieś utknęły. Oj, widzę, że stoi inteligencja botów niezbyt mocna. Gra z 2002 roku, więc drodzy panowie. Nie no, w tym roku był Maruch Rysa 1. Chyba to gdzieś w tym samym roku być może nawet. Oj, chyba mi się wydaje, że panowie inteligencje botów czerpali z Maruchu Rysa. Panowie z Rockstara. Bo naprawdę ta inteligencja botów w tym wyścigu od razu wspomina mi Maruchu Rysa. Zwłaszcza ta inteligencja tego bota, który tam utknął i się nie może wydostać. Od razu mam flashbacki z Maluchem Racerem. I z innymi grami tego typu. No patrzcie na niego, nie patrzcie tutaj. Patrzcie na niego. Chłopie! Ale to się do tyłu jedzie. Nie umiesz naprawdę jechać na Stetsnym, naprawdę. Jesteś aż tak głupi. Nie no, nie wiem, co to się odwaliło w tym momencie, w tej misji. Teraz to by się mapa przydała, żebym mogła sprawdzić, gdzie oni są. Jeszcze naprawdę ten klimat dnia, a to właściwie to noc pomaga teraz, bo naprawdę klimat tej misji to zrobi robotę. A będzie mój checkpoint. Mój checkpoint. No. Nie no, nie wierzę, ale inteligencja dla tego bota, który tam ugrzezł i nie mógł się za to wydostać. To dosłownie poziom Maluka Racera. Oj, też mi się wydaje, że chyba już wiem skąd Kejtek w Maluku Racer 2 czerpał inteligencję botów. Co, się inspirowali ci GTA-cy, co? No to nic dziwnego, że tak to wam potem kiepsko wysło. Uź Rider. Little ride into Edburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo spin batting up me lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dallying and the boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Tak, więc mamy zrobić drive-by. No i musimy się udać na teren Gago Diablo. Na pewno ich dość mocno zdenerwuje. No i też chyba niestety po tej misji również diablosi będą chcieli nas zabić. Będą próbować nas zabić za każdym razem, gdy zbliżymy się do ich terenu. Jak to jest, Kolumbijczycy będą atakować. Dobra, ale myślę, że tym razem pojedziemy sobie na Portland tunelem podziemnym, ponieważ w taki sposób możemy się tam udać. Tutaj jest blizę chyba tunel podziemny, więc skorzystamy sobie właśnie z niego. Myślę, że chyba w trakcie tej misji mogę kontynuować moją herbietę, mój dalszy temat ogólnie, jeśli chodzi o Wings. Bo coś tam mówiłem na temat muzy jeszcze. To powiem tak, co do muzy. To na pewno ona ma, myślę, taki najbardziej tragiczny wątek ze wszystkich Wings. Choć dobra, może niekoniecznie Lela ma w sumie bardziej tragiczny wątek. Ale muza to drugie miejsce, biorąc pod uwagę to, że w końcu jej matka nie żyje. To jest jedyna Wings, która też boryka się z tym, że jej rodzic nie żyje. Więc to też czyni ją wyjątkową wam na tle innych Wings. Oczywiście wiadomo, na pewno dla niej to nie jest wyjątkowe, nie tylko po prostu chodzi mi o to, że to czyni ją lepszą postacią. Mimo tego, że jest to najgorsza Wings, to też muszę powiedzieć, że zmieniłam zdanie na jej temat. Prawda, dalej uważam, że w niektórych momentach zachowuje się źle. Ale na przykład jestem w stanie zrozumieć teraz, dlaczego była tak nastawiona do Rivena w szóstym sezonie. Ja sobie tłumaczyłam Rivena w ten sposób, że w sumie gdyby Muza miała jakiś ważny koncert, to też ignorowałaby Rivena.
Ale właśnie, ja sobie to w ten sposób tłumaczyłam, ale no, to jest złe tłumaczenie. Zdałem sobie sprawę z tego, że to jest złe tłumaczenie Rivena. Biorąc pod uwagę to, że no ja nie mogę być tego pewna, ponieważ w przypadku Muzy to ona nigdy tego takiego nie zrobiła, tak? Nigdy nie podnosiła Rivena kosztem jakiegoś koncertu. Nigdy nie wypiła się na niego kosztem jakiegoś koncertu, gdy właśnie... Aka to była kobieta, a nie cały gangu diabła, to przepraszam. Gdy właśnie Riven to robił, tak? Riven wypinał się na Muzę, dlatego, bo chciał ćwiczyć, żeby tam mógł rywalizować ze Skyem. Usprawiedliwiałam go, tłumaczyłam go, ale teraz twierdzam, za to było głupie, no i faktycznie, mimo tego, że trochę mnie współczuję Rivenowi, bo też czytałam jego biografię o jego przeszłości, czytałam o tym, z czym się borykał, no to Muzę musiałam w końcu zrozumieć to. Kurde, co ten tata się będzie wtychał tym swoim autem. A jak Muzę z trybu drive'a mnie rozwali, kurde, ja mogę mieć problem z tą misją. A kadara, wstykać też się mogę, okej. Okay. Ty, bo co mam ich zabić? Nie muszę ich z drive'a niszczyć, okej, okay, dobra. Chodzi po prostu o to, żeby ich albo rozjechać, albo ich zabić w trybie drive'a, no dobra. Kurde, już mnie wkurza ten gnój w tym stalionie. Zjeżdżaj! Dobra, teraz uciekamy. Dobra, 9. Musimy 10 zabić. Dobra. No jadę. Tylko właśnie teraz kurde muszę uważać, muszę omijać teren salomotora. Bo na terenach salomotora to jest najgorzej. No właśnie wracając do tego, co mówiłam, to teraz jestem naprawdę w stanie zrozumieć Muzę i to zrozumiem, dlaczego miała takie podejście do Rivena. Choć dalej uważam, że jej podejście do Rivena w 8 sezonie było przesadzone, bo powiem tak. Ja rozumiem, że tam on nas skrzywdził, ignorując ją w tym sezonie, to mogę zrozumieć. Ale Muzę trochę z mojego punktu widzenia w 8 sezonie wychodzi na hipokrytkę, bo ona sama powiedziała w 8 sezonie, dała do zrozumienia Rivenowi, że to jest koniec między nimi. I wtedy Riven ogłosił, że musi sobie dać czas na przemyślenie poszczególnych spraw i musi na jakiś czas opuścić ekipę. Oczywiście tam wszystkie Wings i specjaliści przyjęli to do wiadomości, pozwolili mu odejść, przemyśleć to sobie wszystko. Ale gdy Riven wrócił w 8 sezonie, to Muzę robiła mu pretensje o to, że on się do niej nie odezwał, że on nie poinformował jej o tym wcześniej, że on wraca. I trochę tego nie rozumiem, biorąc pod uwagę to, że... No Muzę sama dała mu do zrozumienia, tak ze zrywając ze sobą. A wtedy to ona się zachowywała jak taka dziewczyna, która miała problem z tym, że jej facet nie odezwał się do niej, ze wraca. Mimo tego, że oni już nie byli wtedy razem, już nie byli razem ze sobą w związku. Więc no, z mojego punktu widzenia to jest taka trochę hipokryzja z tej strony, że teraz nagle w co nie miała i robiła mu pretensje o to, że się nie odzywał, nie mówił nic o tym, że wraca. Nie wiem, ja to tak odbieram, choć kto wie co może, to też trochę źle odbieram. I dalej uważam, że mimo tego Muzę w tym sezonie zachowywała się trochę źle. Myślę, że ostatecznie Muzę najgłodniej się zachowywała w 8 oraz w 4 sezonie. No bo w 4 sezonie to ona dosłownie chciała zdradzić Rivena i to jest z o bardzo starszym od ciebie muzykiem. I stwierdzam, że naprawdę w tym 4 sezonie, ja teraz zapiszę grę, bo ta misja, którą teraz będziemy wykonywać, będzie ciężka. Muzę po prostu w 4 sezonie z mojego punktu widzenia zachowywała się wobec Rivena nie fair. Okej, okay, on z jednej strony też się wobec niej nie fair zachował, bo Muzę faktycznie był zanadto zazdrosny o nią. No ale z drugiej strony Muzę też była o niego zazdrosna w momencie, gdy on rozmawiał z jakąś dziewczyną w ciągu sezonie. Więc no, z mojego punktu widzenia to niestety to jest taka hipokryzja ze strony Muzy. Była zazdrosna o Rivena w 5 sezonie, a miała pretensje do niego o to, że był o nią zazdrosny w 4 sezonie, no a później i tak ona chciała go zdradzić. Z Jasonem Mary, więc z kolei nigdy nie planował jej zdradzić. Gangar Road Up. No chyba zaliczył to z pierwszy sezon, no ale wtedy to Niesa nie byli za sobą razem. Mafia Sentinel, zwariowałeś chyba. Tak, nie dość, że muszę dostarczyć buta auta, to jest dodatku do auta nie mogą być uszkodzone. To wiecie co? Myślę, że chyba w pierwszej kolejności pojedziemy po Sentinela Mafii. Bo to jest najgorsza rzecz, którą musimy dla niego zrobić, już chciałbym to mi za sobą.
I wolałbym się tym najpierw zająć, żeby to uzmieć z głowy. A później na koniec zostawimy sobie Jakuzę, która będzie najmniejszym złem do zgarnięcia. No bo z Jakuzą póki co jeszcze mamy dobre kontakty. Jakuza to w ogóle chyba znaczy, Jakuza to będzie jedyny gang, który nas nie będzie na koniec atakował. A tak to każdy inny gang będzie chciał dosłownie Clouda zabić już właściwie po zakończeniu gry. Jedynie z Jakuzą będziemy mieli do samego końca dobre kontakty. Mimo tego, że też im trochę zaskodzimy. Kurde, naprawdę nie wiem jak się w ogóle zabrać za zdobycie tego Sentinela Mafii, bo ja będę się musiał udać na teren Salvatora, ale tam są te sklepy Sodgany właśnie, które są tak zryte. Oczywiście ludzie Salvatora mają taką moc w tych Sodganach, że mogą nas od razu na miejscu zabić. I to może być naprawdę ciężki łazek do zgryzienia. Żałuję naprawdę tego, że nie sadziłam sobie Sentinela Mafii do mojego garażu. To był błąd z mojej strony. Bo teraz właśnie kurde muszę kombinować z tym Sentinelem. I nie zdziwię się, jeśli to będzie ta misja, którą faktycznie przegram. Bo tutaj na pewno mogę mieć problemy z tą misją. Naprawdę się muszę mieć na własności tutaj. Więc tutaj chyba dosłownie każdy gang chce nas zabić. Dobra, Sentinel Mafii. Najlepiej by było, gdyby tutaj gdzieś ten Sentinel przejeżdżał. No kur... I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam. To jest to, o czym ja mówiłam właśnie. O tych przeklętych shotgunach. Dobrze, naprawdę dobrze, że ja zrobiłam zapis gry. Właśnie dlatego tą przeklętą grę zapisałam. Żeby się nie musieć uzerać ze stratą broni. Oj, naprawdę, powiem szczerze. Z tą misją będę miał ogromne problemy. Ale wolę się najpierw zabrać z tego Sentinela Mafii, żeby później się nie męczyć z tym, że zdobędę tej nauta, a z kolei jakbym miał zdobyć Sentinela Mafii, to znowu bym zginął i bym musiał tylko od nowa robić. No nie chcę się z tym męczyć. O matko, o nabor Alice, to będzie tak ciężka misja, to spokojnie jedna z najgorszych misji w Texa. Mogę spokojnie powiedzieć, że to jest jedna z najgorszych misji w Texa. Co za kurwa zjebane shotguny. Oj, naprawdę coś czuję, że tutaj ja mogę utknąć na dłużej. I raczej chyba więcej misji po tej misji nie wykonamy. No to jest prawdopodobnie może być najdłuższy odcinek z GTA 3 przez moje fejle. Dobra, próba numer 2. Kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem jak to zrobić. Nie dość, że muszę zdobyć Sentinela Mafii, to jest uciec z ich terenów, a to jest kolejne wyzwanie. Kurde, myślę, że chyba jakimś podstępem będzie się trzeba tam udać. Chyba jakoś plazem jest jakiś plus, jest jakiś skrót przez plazę, żeby się udać do tej willi Salvatora. I zwinąć mu tego Sentinela. Nawet jak go skąd później i tak go będę mogła naprawić z tautą, więc to nie ma problemu, tylko właśnie muszę tego Sentinela zgarnąć najpierw. Mi się wydaje, że może od strony doków będzie można tam jakoś przejechać. Do tej willi Salvatora. Unikając z tym jego ludzi. Okej, dobra, tego auta nie, tam tak z ciekawości chciałem sprawdzić. To jest kamizelka. Tam jest ta plaza właśnie. Ale może być tak, że ja niestety nie mam odpowiedniego pojazdu, żeby się tam udać mimo wszystko. Tą plazą. She's on fire, Bloom is on fire, because she's the fairy of Dragon Flame. Dobra, jak to teraz zrobić? Spróbujemy teraz przejechać. No cholerna misja, no. To jest spokojnie jedna z najgorszych misji w tej grze.
Wiecie, no, na samym dojechaniu się nie skończy, bo tutaj sobie będę musiała wrócić w taki sposób, tym sentinelem. Dobra. I tam się będzie można dostać do tego domu Salvatora. Na szczęście w pobliżu jego domu nie ma tej jego mafii, tylko właśnie oni są na ulicach. Och. Dobra, jest cały to stoi. Spróbujmy się tam dostać. Daj, Perenial, pokaż swoją siłę! No nie pokażę swojej siły. Dobra, idziemy na piechotę. Uwaga! Ja tutaj... Specjalna usługa. Specjalne usługi potrzebuję. Potrzebuję Sentinela Mafii, dziękuję. Dobra, i teraz zabierz to do garażu. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Dobra, uszkodzone te sotry to nie problem, tylko naprawię później. Albo niech będzie teraz, powiedzmy... Kusem, albo Rise FM, dobra, niech będzie za kusem Rise FM teraz. Dobra, jest, udało się! Zdobyłam Sentinela Mafii, tak! Co z tego uszkodzonego później naprawię? W grudze mamy Sentinela. Tylko właśnie, ja go też nie mogę za bardzo uszkodzić, tak? Żeby go też nie zniszczyć, bo znowu będę musiała po niego jechać. Dobra, teraz tylko trzymać się z daleka od linii Salvatora i będzie dobrze. Muszę teraz znaleźć drogę na most. Jest, jesteśmy uratowani. Udało się. We did it. We fucking did it. Nie! Tylko tego Sentinela nie rozwal. O, nie wiedza, zrobiłam to na szczęście. Dobra, to już tylko teraz pozostaje naprawić to auto. To nie będzie problem. No i następnie dostarczyć mu to auto, no i potem jedziemy po Ogiera Diablo. Po Staliona. A następnie potem Yakuza, no za Yakuza to łatwo pójdzie. No właśnie, teraz trochę sytuacja spokojna, no to mogę wrócić do mojego wątku z Muzą. Bo to nie podobało mi się głównie zachowanie w 5. i 8. sezonie. Teraz nie podobało mi się to, jak tak nie robiła afery, tak naprawdę o nic. Wtedy totalnie byłam po stronie Tekne. A Muza robiła i totalnie o nic aferę. No co będzie dość szybko się pogodziły dziewczę ze sobą. Jest to chociaż taki plus. Ale mimo tych wszystkich niektórych tam wad Muzy z mojego punktu widzenia, to i tak uważam, że Muza jest spoko postacią. Lubię Muzę. Mogę to oficjalnie powiedzieć, że lubię Muzę. Nawet jeśli czasami zachowuje się niezbyt dojrzale, to ostatecznie mogę powiedzieć, że ją lubię. Muza jest spoko. Tak jak kazał Wings. No serio, jestem muszę trochę podjechać do przodu tym autem. Już? Dziękuję. O, dobra, to już mamy, no to jeszcze musimy zdobyć Ogiera, Staliona. Teraz sobie pojadę śmieciarką, tak dla beki. Pokażę wam, jak się jeździ śmieciarką w tej grze. I wezmę śmieciarką, spróbujemy zdobyć Staliona. Więc podsumowując, stwierdzam, że mimo tych wszystkich niektórych wad Muzy, to Muza jest naprawdę spoko postacią, jak każda z Wings. No i się wyróżnia na tle innych Wings, no. Zresztą muszę powiedzieć, że lubię osobowość Muzy. Z reguły lubię osobowość, bo czasami naprawdę zachowuje się niezbyt fajnie, ale ogólnie osobowość ma fajno, to jest taka dziewczyna, która nie będzie głupią i zasłoną dziewczynką, tylko faktycznie to jest dziewczyna z charakterem. I to jest też w niej spoko. Nie, no właściwie każda z Wings to jest dziewczyna z charakterem, nawet Flora. Flora też ma swoje badass momenty. I to wydaje mi się, że w 8. sezonie Flora jest taka bardziej pewna siebie. Również robię głos, Flora jest sobie głos sezonu. No 8. sezon wiadomo, ma wiele wad. Ale ma też swoje plusy, ten 8. sezon. Głos Flory mi się bardziej podoba w 8. sezonie. To jest taka, co się mówiłam, Flora w 8. sezonie wydaje mi się bardziej pewna siebie. Bardziej taka... trudniej ją jakoś złamać w 8. sezonie, tak mi się wydaje. To trochę mi się wydaje, że faktycznie w ósmym sezonie Flora się zmieniła. Z
Stała się bardziej pewna siebie. Dobra, idziemy na teren Diablosów. Kowadzie, zapomniałem, że teraz nie pomyliła. Gagdebra tutaj stacjonuje chyba, mam nadzieję. Tak, na te tereny. Dobra, to dawajcie mi swoje auto. No teraz właśnie Diablo się też od nas będą chcieli zabić. No kurde, teraz jak na złość nie będzie w ogóle ich auta? Serio? Niech się ich auto wreszcie pokaże. To jest normalny stalen jak Saugera. I Kago, jest w końcu, mamy. Dziękuję. Ja sobie to auto przejmę. Przejmuję to auto w imieniu Kago Yardi. No i musimy go już tylko zabrać do garażu. Dobra, teraz żeby się nie pogubiłam, bo teraz pojedziemy tunelem podziemnym. Tak, na wszelki wypadek. Bo wolę naprawdę nie ryzykować. Wow, 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 spokojnie. Żeby tego auta nie uszkodzić. Dobrze, że tutaj ta misja nie jest na czas. Bo już tak bym to musiała na czas zrobić, to już by to w ogóle była mordęga. No, mało teraz brakowało. Kurde, nie! Choć o dziwo mi jestem nie kazał tego auta naprawić. Zaraz ta maska odpadnie. Uwaga, uwaga. Dobra, kot, nie wiem, czy miał problem z tym autem? Bo trochę ją uszkodziłam. Okej, chyba nie będzie miał problemu. No dobra, zaakceptowała, to dobrze. No to już tylko Jakuzę musimy dorwać. No już kart nie będzie problem. Bo z Jakuzą mamy dobre kontakty. Jedziemy po Akuza, no i wreszcie mi się zakończymy. Więc mogę to tak sobie podsumować, że każda z Wings jest na swój sposób wyjątkowa. Każda z Wings ma to coś w sobie, to sprawia, że jest w tej grupie ważna. I to myślę, że jest piękne w tej grupie, że każda z nich po prostu ma to coś w sobie, ma to swoją wyjątkowość. I to właśnie sprawia, że są tak silną i dobrze zorganizowaną grupą. Dziewczyn, które naprawdę dobrze sobie radzą ze swoimi problemami. Jak ktoś mówił, to jest naprawdę spoko. I to naprawdę w ich scenie. Dobra, udało się to mi się wykonać. Mamy 30 minut w sprawie. Ale co, zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Będzie dłuższy odcinek. Tylko właśnie, kurde, ta kolejna misja, która będzie dla pana Courtney, jest ciężka. Bardzo ciężka. I boję się niestety. Za to mogę failować. Ale dam sobie jedną szansę, tylko zapiszę grę najpierw. I zobaczymy, jak mi to pójdzie.
Ale najpierw sobie pozwolę zapisać grę. No i spróbujemy tą misję wykonać, tak jak chyba mnie. Nie obiecuję, że się uda za pierwszym razem, bo to teraz może być różnie. Ta misja dla niego ostatnia jest ciężka. Tak, naprawdę, od tego momentu się już naprawdę dostałem takie trudne misje. Bo się żarty skończyły. No ale to będzie ostatnia misja dla niego, więc spróbuję przynajmniej ją wykonać. Tylko właśnie, w sumie mi się lepsze auto przyda na tą misję. A tylko wezmę te Banshee. No i zobaczmy. Mam nadzieję, że w miarę mi pójdzie ta misja. Kingdom Come. Dosyć szybkie instrukcje. Za wiele to on nam nie powiedział. No właśnie, musimy się tam udać, no i... Zgarnę to samochód dla niego. Powiem tak, ja wiem, że to trochę dziwne jest dla kogoś być może, ale osobiście lubię myśleć, co by było, gdybym jakąś między innymi postać z gry, a to z bajki spotkała w prawowym życiu. I myślę, że gdybym spotkała Wings, to naprawdę bym się z nimi dogadała, tak? Gdyby tylko istniała naprawdę, ale okej. Okay. No fajnie by było sami w prawowym życiu spotkać taką Blue chociażby, chociaż miejsce taką postać jak Blue. Ale właśnie, tutaj z kolei okazuje się, że to jest pułapka tylko i wyłącznie. Kornis powracował z Kataliną, no i teraz Katalina chce nas zabić. No co ciekawe, to jest misja poboczna, a jest powiązana z fabułą, bo tutaj właśnie mamy wątek z Kataliną. O jacie, i to gówno. Ja się muszę teraz naprawdę mieć na własności, bo oni tutaj właśnie będą do mnie iść. I... Jeśli ja się do nich za bardzo zbliżę, to was nie będą wybuchać psy mnie. Nie! No właśnie, to jest to cholerstwo jedne, ta przeklęta misja. Dobra, słuchajcie, daję sobie drugą szansę na wykonanie tej misji. Kurde, chciałem się udać do takiego specjalnego miejsca, z którego mogłabym ich likwidować, ale to niestety nie przejdzie. Jest kurde, jak na złość, od gdzie nie ma Banshee. Kurde, tutaj jest Banshee. To sobie zgarnę. Dziękuję. No nie, policja! Nie! Tylko nie to. Musiała akurat przejeżdżać obok. Dobra, bierz tą misję. Szybko. Jesteś. O, z policją będziemy musieli męczyć. Spadaj! Spadaj! Jedziemy tam szybko. Próba wykonania misji numer 2. No się zastanawiam, Fedas failuje, już nie ma tak łatwo. Więc powoli zaczynam failować. Już moment, już czasy, gdy byłam w stanie każdą misję przeskoczyć za pierwszy raz, się skończyły. Teraz już naprawdę zaczyna być poważnie. Ale dobra, powiem tak szczerze, po tym odcinku będzie jeszcze wstępniakowy odcinek z Residenta. Tak postanowiłam nagrać wstępniakowy pierwszy odcinek z Residenta, ponieważ mam jeszcze trochę czasu. I postanowiłem ten swój czas wykorzystać na to, żeby jeszcze wam później nagrać Residenta po tym odcinku właśnie. No, przynajmniej leci ci po prostu tu The Limit. To jest akurat moja ulubiona piosenka. To jest z Flashbacka, wiadomo. Tego niestety nie mogę pominąć. I got a present for you. Tick tock, what's on my
my... Come here! Special delivery! Co za wariaty, no. Dobra, gdzie oni są? Gdzie oni są? Ciebie muszę wysadzić, na pewno. Ja się ukryję tutaj. Kurde, był za blisko. Ale ja się ukryję tutaj. Jak oni tu idą? Tylko właśnie chyba te ciężarówki będę musiał zniszczyć. Chyba za blisko, no. O ja się, kurde, to policja będzie się to wtrącać. Nie! Kurde, nie zauwa... Nie! Ja pierdolę! Nie! Zapomniałam, za te skurwysyny mnie otacają z drugiej strony. Co za kurwa zjebana misja. Nienawidzę gnoja, który tą misję zaprojektował. Jaki debil to tak zaprojektował? Jaki debil? Bo tak zaprojektował. Jest jak na złość, teraz jadą tu coraz gorące auta. Próba numer 3. Nawet teraz co stranego banku mi nie dadzą. A nie wiem, co w ogóle tym autem dojadę na czas. Nie no, dobrze, co tam będzie ukryć. Tylko właśnie, kurde, ja się martwię. Że niestety, to trzeba w ten sposób, że muszę te furgonetki też zniszczyć. Żeby oni się przestali odradzać. Dosłownie samobójcy na mnie w tym momencie polują. No co za cholerna zjebana misja, inaczej się tego nie da ująć. Najgorsze jest to, że w ogóle nie będziemy tego kotnia mogli zabić. Za to, co nam zrobił. Za to, za co nas skazał, no. Nie będziemy go mogli w ogóle zabić. No dobra, więc to myślę, że tylko powiedziałem wszystko, co chciałem na temat Wings. I myślę, że kolejny temat, na który temat zacznę z wami rozmawiać, to są złoczyńcy, ponieważ myślę, że fajnie będzie wypowiedzieć się na temat tego, jacy są najbardziej zli złoczyńcy z bajek. No to myślę, że zrobię w jakimś kolejnym odcinku. Dobra, gdzie oni teraz są? Ja się muszę orientować naprawdę, gdzie oni są. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Uciekamy stąd? Kurwa nie! Nie! Dobra, gdzie oni są? Ja mam dam special delivery. Umierasz mi tam! Tu idzie jeden. Umieraj. Dobra, słuchajcie, mam ich oznaczonych na mapie.
Te furgonetki muszę zniszczyć. Jest! Jest, udało się, misja wykonana, tak! Super, jest zamknięte auto, zajebiście. Ale udało się tą misję wykonać. Ja to sobie paczkę wezmę. W nagrodę. Dziękuję. Wezmę kurumę. Dobra, udało się też tą misję wykonać, ale naprawdę, ta misja była ciężka. To sami widzieliście. No ale misja wykonana, bo już misji dla Cortina nie ma, bo nas zdradził w końcu. Tylko właśnie szkoda, że niestety nigdy nie będziemy mogli się na nim zemścić za to, co zrobił. Że tak nas potraktował. Ale dobra, a teraz to bym jeszcze musiał kupić kamizelkę kuloodporną, no i będziemy z tą odcinek kończyć. No a w kolejnym odcinku będziemy robić misję dla Kędziego. Mam nadzieję, że z nim pójdzie trochę lepiej. No okej, no nie ma tak wkurzało takiej misji, więc jakoś to myślę będzie. Z Rayem ma być trudniej, on będzie miał gorsze misje. Dobra, tu gdzieś był Amunation. Okej, jest. Sobie wezmę kamizelkę, jest jakieś bronie, co by kupię. Bo się przydadzą. Dziękuję. No i wracamy do naszej kryjówki, no i będziemy to odcinek kończyć już. Najdłuższy póki co odcinek z Giracy. Ale już chciałem tę misję dla Cortina zakończyć. W grudze udało się tę misję wykonać. No a w kolejnym odcinku będziemy oczywiście wykonywać misję dla Kędziego. Misje dla Cortina się już skończyły. Dobra. No, to będzie na tyle. Na razie.